Nagle spokojnie zaczynają oddychać. Andrzej na białym koniu uratował nam dupy. Dudy. Nie, nieważne. Gówno, które rozlaliście, płynie dalej. I nawet ten pseudo-prezydent nie potrafił tego pozamiatać w 3 sekundy. Kobieta, niby lekarka, niby może ocieplić wizerunek rządu. Że Morawiecki zapomniał sprawdzić jej mediów społecznościowych, wyleciał z ministerstwa jak sójka za morze. Ogłasza wybory, aby przykryć aferę w Ministerstwie Zdrowia. Niestety zasłona dymna, którą Duda wyciągnął przed chwilą, nie działa, więc trzeba wymyślić coś głupszego. Wtedy premier Morawiecki powołuje na ministra posłankę, której sam nawet nie zna. Lekarkę, która uważa, że kobiety umierały, umierają i umierać będą. A w sprawie aborcji to w Polsce nic się nie zmieniło. Takie teorie ma nowa pani minister. Sójka mieszka w leśniczówce i leczy dziki, moim zdaniem. A Morawiecki nawet nie wie, kogo powołał do Ministerstwa Zdrowia. Ale przynajmniej ten zabieg uciszył wyjące polityczne hieny. Ja mam na imię Sebastian i dzisiaj zajmiemy się sekwencją, chronologiczną sekwencją wydarzeń ostatnich kilku dni, bo dopiero kiedy tak przeanalizujemy poniedziałek, wtorek i środę, zrozumiecie, co tak naprawdę miało miejsce wtedy. A, i jeszcze jedno, zostań do końca, bo na końcu tego filmu moja spiskowa teoria polityczna. Tym razem na pewno cię zaskoczę. Wiesz co? Skoro już tu jesteś, skoro dotarłeś już do tego momentu, to naciśnij ten mały guziczek, który tutaj jest chyba po prawej stronie, subskrybuj. Dzięki subskrypcji ja rozwijam kanał, a ty masz więcej ciekawego i wartościowego kontentu. Dzięki, wracamy do filmu. Na razie. Poniedziałek 7 sierpnia, od samego rana każdy czeka, aż Duda ogłosi wybory. Spekulacje trwały od kilku dni, że będzie to poniedziałek, bo Duda gdzieś w poniedziałek ma lecieć. Nie będzie go kilka dni, na narty raczej nie leci, no bo gdzie? No teraz śniegu nie ma, więc nie wiem, gdzie mógł lecieć. No może miał gdzieś lecieć. No Duda gdzieś leci, więc w poniedziałek musi ogłosić wybory. Duda poleciał, wyborów nie ogłosił. Ale on nie ogłosił wyborów nie dlatego, że nie mógł, że nie chciał, albo że nie wiedział, kiedy je ogłosić. On po prostu czekał z idealnym momentem, bo on coś czuł, że gówno wybije z tego pisowskiego szamba i wybory mogą się tutaj przydać. Wtorek, 8 sierpnia, afera z Niedzielskim nabiera potężnych rozmiarów. Ujawnienie danych wrażliwych lekarza jest złamaniem tajemnicy lekarskiej, złamaniem kilku paragrafów kodeksu karnego, a także paru, jak nie parunastu artykułów w kodeksie cywilnym. Szambo się rozlało. Niedzielski jest przez chwilę broniony, a twierdzeniami typu, że musiał to zrobić, musiał obnażyć kłamstwo i tak dalej, i tak dalej. Niestety szambo płynie tak szerokim strumieniem, że ani Morawiecki, ani Kaczyński, ani nikt nie może już tego przykryć. I wtedy pojawia się on. Pierwszy raz w historii Polski pseudoprezydent ogłasza pseudowybory na pseudokonferencji. Andrzej Duda mówi o wyborach na Twitterze. Robi to pomiędzy kanapką a kawą, pisząc krótkiego tweeta. Gdzie my żyjemy? W państwie, gdzie prezydent wstydzi się wyjść do dziennikarzy i powiedzieć im, że będą wybory? Że ogłasza wybory? Hipokryzja PiSu już tak daleko zaszła, że nawet konstytucyjny obowiązek prezydenta musi być ogłaszany w zaciszu gabinetu przez Twittera? No dobra, Duda swoim nowatorskim podejściem do ogłoszenia wyborów na chwilę przykrywa całe to szambo płynące od Niedzielskiego. Media na 15 minut zajmują się wyborami, a Morawiecki z Niedzielskim nagle spokojnie zaczynają oddychać. Andrzej na białym koniu uratował nam dupy. Dudy. Nie, nieważne. Ale niestety, panowie, gówno, które rozlaliście, płynie dalej. I nawet ten pseudo
prezydent nie potrafił tego pozamiatać w 3 sekundy. Panika trwa i wtedy wychodzi on. Nie no, czekaj, to już Duda wychodził na białym koniu. No dobra, to wtedy pojawia się on, Pinokio od Geppetta. Z zmianą personalną najważniejsze jest dobro pacjenta. Jednocześnie też chcę podziękować panu ministrowi Adamowi Niedzielskiemu, ponieważ podjął się tej arcytrudnej funkcji w momencie, kiedy wybuchła światowa pandemia. Mateusz Morawiecki wychodzi na konferencję prasową i zaczyna bronić, twierdząc, Niedzielski musiał to pokazać, bo jest bohaterem, chciał pokazać, obnażyć kłamstwo lekarza. Niedzielski walczył w trakcie COVID-u ze wszystkim złym, co się działo. Niedzielski przygotował służbę zdrowia na 3 miliony imigrantów z Ukrainy. Niedzielski jest bohaterem i dlatego, że jest bohaterem, dzisiaj muszę go wywalić z ministerstwa. Taka dziwna ta nagroda, powiem uczciwie, no ale w przewrotnym, pokręconym, radykalnym państwie PiSu wszystko jest możliwe. No dobra, wywalił ministra i co teraz? Co zrobić? Bo jak weźmie znowu faceta, to nie wiadomo, co czy media go nie rozjadą w 3 minuty. Więc wyciąga z kapelusza kogoś, kogo nikt nie zna. Kobietę, która z 15 tysiącami głosów dostała się z Wielkopolski. Była uznawana za najmniej popularną posłankę PiSu w Polsce. Który trafia w całej Polsce i który bardzo wyraźnie wszyscy obywatele, wszyscy pacjenci widzą. To wszystko będzie kontynuowane pod kierunkiem pani Katarzyny Sójki, pani poseł. Z najmniejszą ilością głosów. Nikt jej nie zna. Ponoć w Wielkopolsce nawet rodzina za bardzo jej nie zna. No ale nieważne. Morawiecki wyciąga ją z kapelusza. Kobieta, niby lekarka, niby może ocieplić wizerunek rządu. Że Morawiecki zapomniał sprawdzić jej mediów społecznościowych. Bo ten babochłop, pani minister albo pana minister, panna, nie wiem, babochłop, tak to nazwijmy. Bo ktoś o takich poglądach jak ta kobieta nie może być ani normalny, ani nie może być kobietą. Więc babochłop, pani Sójka miała już swoje 5 albo nawet 6 minut w mediach społecznościowych, jak i w mediach mainstreamowych. Pierwsze, jej słynne hasło, kobiety umierały, umierają i umierać będą. Powiedziała to w momencie, kiedy doszło do tragicznej śmierci kobiety w szpitalu, kobiety, której odmówiono legalnej aborcji, co doprowadziło do jej śmierci. Kobieta, lekarz, tak formułuje swoje opinie? No tego to ja nie rozumiem. No ale dobra. Sama kobieta, lekarz, twierdzi, kolejne jej inteligentne wystąpienie, że w Polsce w sprawie aborcji to niewiele się zmieniło, a nawet jest na takim samym poziomie. Kobieto, gdzie ty byłaś, jak setki tysięcy Polek i Polaków 2 czy 3 lata temu protestowało przeciwko radykalizacji państwa polskiego w zakresie aborcji? Gdzie ty byłaś, jak był łamany, delikatny konsensus aborcyjny, który został wynegocjowany dziesiątki lat temu, z którym wszyscy się zgadzali poza tobą? Gdzie ty wtedy byłaś? Dlaczego nie stałaś jako lekarz na pierwszej linii ognia z kobietami, które walczyły o swoje prawo? Prawo do życia, do zdrowia, do posiadania przyszłości i dziecka. Gdzie ty byłaś? No ale dobra, radykalne poglądy radykalnymi poglądami. Sójka jest lekarzem. Lekarze co do zasady dobrze zarabiają. Ale wiecie co? Ta Sójka zarabia 11 tysięcy na rok z tytułu umowy zlecenia wykonywania zawodu lekarza. To pomyślcie sobie, ile ona bierze w kieszeń na lewo, że tylko 11 tysięcy, czyli niecały 1000 zł miesięcznie oficjalnie ta kobieta zarabia. Jakim trzeba być doktorem Wilczurem leczącym po lasach w leśniczówkach, żyjącym ze zbierania jagód, żeby zarabiać 11 tysięcy jako lekarz. No dobra, ale może chociaż ma lewego majątku trochę. No nie. Jej oświadczenie pokazuje, że miała kiedyś dom,
sprzedała dom, miała kiedyś kredyty, spłaciła kredyty, ma leśniczówkę kupioną od Lasów Państwowych i nie za wiele więcej. 35 tysięcy oszczędności około. Nieźle kitra w skarpetę pod tą leśniczówką. CBA powinno przekopać tą leśniczówkę i tę jej ziemię. Moim zdaniem znajdą tam słoiki z zakopanymi dolarami. No bo jak lekarz z taką praktyką i z takim doświadczeniem zarabia 11 tysięcy, to grubo musi kitrać w kieszeń lewiznę. A teraz dochodzimy do mojej spiskowej teorii politycznej. Pani minister, wyciągnięta z kapelusza, kobieta, której szukał Morawiecki, aby ocieplić wizerunek rządu i tej skompromitowanej PiS partii, okazała się koniem trojańskim. Dlaczego? Dlatego, że Morawiecki nie miał czasu poprosić służby o to, żeby ją sprawdziły. Służby dzisiaj zajęte są szukaniem haków na wszystkich polityków opozycji, więc służby nie były do wzięcia. Więc Morawiecki co zrobił? Zadzwonił do kogoś z Wielkopolski. Ty znasz ją? No nie, nie znam jej. Ale wiem, kto może ją znać. Koleś zadzwonił do Stasia z Wielkopolski. Stasiu, ty znasz Sójkę? No znam, ktoś tam na nią głosował, dobra kobita jest, weźcie ją, przyda jej się kasa. W ten sposób Sójka wylądowała w Ministerstwie Zdrowia. Dosłownie wylądowała w Ministerstwie Zdrowia, niesprawdzona przez CBA, przez ABW, przez nikogo. Morawiecki ją sprawdził na telefon, bo w tym rządzie wszystko się odbywa na telefon. A więc, kiedy Morawiecki bierze się za sprawdzanie kandydatów, bo CBA jest zajęte sprawdzaniem opozycji, wtedy Sójka ląduje na gnieździe Ministerstwa Zdrowia. Jakie to znamienne. Sójka, lekarz z wykształceniem dodatkowym leśnictwa, ląduje jako ptak w Ministerstwie Zdrowia. Czy ona nie będzie czasem kukułczym jajem, które zostało właśnie wrzucone do gniazda Morawieckiego? Panie premierze, dał pan nieźle ciała w tych wyborach. Dzisiaj już wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia już niedługo. Cześć, na razie, pa.